Muzeum Zamojskim, mieszczącym się w Zespole Kamienic Mieszczańskich w Rynku Wielkim, wybudowanych w wieku XVII przez kupców formiańskich, prezentujemy historię, kulturę i architekturę Zamościa. Na salach obejrzeć można akt lokacyjny wydany przez. Króla Stefana Batorego w Kancelarii Królewskiej w Wilnie w 1580 roku, zezwalający Janowi Zamojskiemu na lokację, budowę i organizację miasta od podstaw. Dodam, miasta idealnego, zrealizowanego, jak to udało się praktycznie w całości, w przeciwieństwie do planów w miastach zachodnioeuropejskich. Istotnym elementem Zamościa była powołana w 1594 roku przez Jana Zamoyskiego Akademia Zamojska, trzecia wyższa uczelnia w Rzeczpospolitej po Akademii w Wilnie i Akademii Krakowskiej. W salach muzealnych obejrzeć można berło Akademii Zamojskiej ufundowane w 1619 roku przez drugiego ordynata Tomasza Zamoyskiego, syna założyciela miasta. To przykład barokowej przepięknej sztuki złotniczej. Prezentujemy również architekturę Zamościa na bazie historycznego modelu dobrze obrazującego antropomorficzny układ miasta Zamościa z jego najważniejszymi obiektami, zarówno świeckimi, jak i sakralnymi, również dobrze obrazującego. Powiązanie miasta i twierdzy, bowiem miasto było miastem bezpiecznym, miastem obronnym, bronionym przez mury i bastiony wzniesione w połowie XVII wieku zgodnie z teoriami nowowłoskich teoretyków architektury militarnej. W pierwszej połowie XVII wieku miasto zamieszkiwały różne narodowości. Jako pierwsza od 1585 roku pojawiła się tutaj narodowość ormiańska, bowiem od Jana Zamoyskiego otrzymali przywilej kupcy ormiańscy na osiedlanie się i budowę tutaj swoich domów w mieście. Wnieśli oni oprócz kolorytu również swoje obyczaje, wierzenia, wzniesiono świątynię przy ulicy Ormiańskiej i do początku wieku XVIII ormianie stanowili ważny element kultury, historii i architektury miasta. W ramach festiwalu dwa teatry warto zapoznać się oprócz słuchowisk czy widowisk teatralnych z historią i kulturą Zamościa. W związku z tym serdecznie zapraszamy do muzealnych sal. Tam można obcować z pamiątkami historii, z naszym dziedzictwem kulturowym dotyczącym Zamościa i regionu, jak również z historią zamojskiej twierdzy prezentowaną w oddziale Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał przy ulicy zamkowej.